Kampania Rady Europy bez nienawiści jest to kampania społeczna młodych. Kampania młodych na rzecz praw człowieka w internecie. Każdy może do niej dołączyć. Na Facebooku jest to Polska bez nienawiści, w internecie jest beznienawiści.pl, mamy też konto na Twitterze bez nienawiści. Chodzi o to, żeby z jednej strony uświadomić, czym jest mowa nienawiści, jak szkodzi, jakim można przeciwdziałać. Z drugiej strony, żeby zaktywizować ludzi, żeby reagowali na mowę nienawiści, zwracali uwagę i też solidaryzowali się z osobami, których dotyka mowa nienawiści. Chodzi o to, żeby zrozumieć różnorodność, wesprzeć ją i po prostu żyć razem, bo tylko dialogiem, porozumieniem, sporem, ale właśnie na argumenty, a nie na nienawiść uda się rozwiązać te spory. Możecie włączyć się w kampanię bez nienawiści przez wrzucenie na swoje profile, na swoje strony, blogi, zdjęcia właśnie z naszym serduszkiem, możecie je ściągnąć z naszej strony na przykład. Możecie umieścić swoje zdjęcie na platformie nohatespeechmovement.org. To jest europejska platforma naszej kampanii. Tam jest dużo zdjęć, dużo filmików właśnie z przekazami. Dlaczego jestem przeciwko mowie nienawiści? Dlaczego wspieram różnorodność, prawa człowieka w internecie? Dołączcie swoje zdjęcia czy filmiki, ale też jak najbardziej wciągnijcie znajomych, klasy, nauczycieli, zróbcie taką szkolną kampanię przeciw nienawiści. Zareagujcie na tę sytuację, którą przed chwilą widzieliście. Zróbcie sobie zdjęcie z przekazem, na przykład na kartce A4 napiszcie swoje hasło, nagrajcie film, może to być też dźwięk. Niech to będzie albo protest przeciwko temu zjawisku, temu przykładowi, albo niech to będzie solidarność z osobą, która jest nieoposzkodowana, czy z grupą, która może być nieoposzkodowana. I umieśćcie ten przekaz w internecie.